Agent Eriksena przekazał pilne wieści. Niewiarygodny agent Eriksena przekazał dobre wieści. Jest kontakt z piłkarzem. Christian Eriksen, który uległ dramatycznemu wypadkowi podczas meczu Danii z Finlandią podczas Euro 2020, odzyskał przytomność. Jego agent w rozmowie z NPO Radio 1 przekazał, że jest z nim również kontakt. Martin Schotz, agent piłkarza, po rozmowie z jego ojcem przekazał NPO Radio 1, że jest kontakt z Eriksenem. Piłkarz odzyskał przytomność i ma odpowiadać lekarzom. Duńska federacja potwierdziła wcześniej, że po reanimacji na murawie gracz był już przytomny, a w szpitalu jego stan się ustabilizował. Do fatalnej sytuacji doszło w 43. minucie, kiedy idący po piłkę do linii bocznej Christian Eriksen upadł zupełnie bez kontaktu z rywalem. Natychmiast otrzymał pomoc medyczną, ale cały czas był nieprzytomny. Już na murawie rozpoczęła się reanimacja i masaż serca. Cały stadion w Kopenhadze zamilkł, nerwowo wyczekując na jakikolwiek ruch ze strony piłkarza. Po kilku minutach walki o jego życie został przewieziony na noszach do szpitala. Według komunikatu UEFA, po konsultacjach z piłkarzami obu drużyn, zdecydowała się wznowić spotkanie.